felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM. Imieninowy felieton, tak. Naprawdę. Gdzie jest ciasto, Olbratowski? Słuchajcie. Ostatnie wydarzenia związane z TVP napawają optymizmem, czyli wiarą w przyszłość najeżoną nadzieją i przetykaną radością życia. Zamieszanie z telewizją publiczną uzmysłowiło nam pewien pozytywny trend w Polsce. Każda partia, akurat w tym przypadku PiS, która przegra wybory, staje się od razu zapalczywym bojownikiem o demokrację, jawność życia publicznego, pluralizm, wolność wyboru, ładną pogodę, trochę alkoholu, od czasu do czasu spokojny seksik oraz staje się taka partia gorącą wojowniczką o wolność słowa. Wolność słowa rozumianą jako wolność mojego słowa, które to słowo jest słowsze, czyli bardziej słowe, od słowa przeciwnika. Dalej, partia, która przegrała w wyborach, staje się wielką obrończynią konstytucji. Pan prezydent, nagle zaczął walczyć o konstytucję, jakby konstytucja to było imię jego żona, a małżonka ma przecież na imię Agata. No. To, że pan prezydent hachmęcił z konstytucją, nie znaczy, że innym wolno. Bez przesady, są granice. No, z kolei partia, która wygrała wybory, teraz akurat koalicja pana Tuska, jeszcze jak nie wygrała, to też żarcie walczyła o konstytucję, demokrację, wolność słowa i tak dalej, i tak dalej. Powalczyła i starczy. Ile można, nie? Trzeba sobie zrobić przerwę od tej monotonii. Słuchajcie, jak czytamy o historii pierwszej Rzeczypospolitej, to taki żart z tym czytaniem o historii, kto to teraz robi, to zastanawiamy się, jak do tego doszło, że szlachta, magnaci byli tak głupi i krótkowzroczni, że kierując się tylko własnym interesem, doprowadzili do osłabienia państwa i rozbiorów. I teraz, patrząc na zadymę wokół TVP, no to już wiemy.